Cześć wszystkim, tu Natalia z Projektu X. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka o wspaniałym wilku, a więc coś, co nasi widzowie lubią najbardziej. Jeśli jesteś tu nowy i jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał, bądź na bieżąco i koniecznie zostań ze mną do końca. Ta opowieść jest po prostu cudowna. Tak już jest, że złe uczynki pamiętamy dłużej niż te dobre. Niestety niektórzy potrafią nosić w sobie żal latami i tylko czekają na dobrą okazję, by się zemścić. Rozpamiętywanie złych zdarzeń to główna cecha, która odróżnia ludzi od zwierząt. Te z reguły pamiętają tylko to, co dobre, a jeśli spotka ich coś złego z rąk ludzi, omijają ich z daleka. Zemsta to u zwierząt bardzo rzadkie zjawisko, bo kierują nimi instynkty, a wśród nich ten najsilniejszy – instynkt przetrwania. Jeśli więc dziki wilk zobaczy w lesie ranną zwierzynę, na pewno skorzysta z okazji, by nakarmić siebie i swoją rodzinę. Ale co się stanie, kiedy na drodze dzikiej, głodnej bestii stanie ranny człowiek? A co, jeśli ta sama osoba zrobiła wcześniej dla wilka coś dobrego? Czy to dzikie zwierzę zachowa w pamięci dobro, które go spotkało? Opowiem wam o tym w dzisiejszym odcinku. Rozsiądźcie się wygodnie, bo właśnie zaczynamy. Ta historia przydarzyła się pewnemu 70-latkowi. Mieszkał pośrodku puszczy, całkiem sam. Jego dzieci już dawno założyły swoje rodziny i wyprowadziły się do większych miejscowości nieopodal. Staruszek musiał więc robić wszystko przy domu sam, ale to nie było problemem, bo mężczyzna jak na swój wiek był w pełni sprawny i silny. Sam naprawiał dach, targał z lasu kłody na opał i umiał zrobić z nich płot. Codziennie nosił wodę z rzeki do zmywania i prania, bo w jego chatce nie było kanalizacji. Oprócz prac domowych często wyruszał na kilkudniowe polowania, zbierał grzyby, chodził na jagody, a wszystkim co zebrał dzielił się ze swoimi dziećmi. Któregoś dnia z samego rana mężczyzna zarzucił na plecy strzelbę i poszedł w las. Przez wiele godzin szedł w poszukiwaniu zwierzyny, coraz bardziej oddalał się od domu, aż nagle usłyszał w krzakach szelest. Rozejrzał się nerwowo wokół, za nic nie chciał, by jakaś dzika bestia go ubiegła i znienacka zaatakowała. Po chwili usłyszał pisk. Już nieco spokojniej odchylił gałęzie, by przyjrzeć się, co takiego wydaje te dziwne odgłosy. Bardzo się zdziwił, kiedy zobaczył przy ziemi malutkiego szczeniaka wilka. Najpierw mężczyzna rozejrzał się uważnie dokoła. Doskonale wiedział, że jeśli natknął się na wilczego maluszka, gdzieś w pobliżu musi być też jego matka. Przez długi czas nasłuchiwał, zaglądał we wszystkie leśne zakamarki, wypatrywał wilczego nory, ale nie znalazł ani jednego tropu, który wskazywałby, że mieszkają tu wilki. Szczeniaczek był bardzo słaby, praktycznie nie był w stanie samodzielnie się poruszać i patrzył na mężczyznę tęsknymi ślipiami, tak jakby błagał go o ratunek. Staruszek zlitował się. Wziął malucha na ręce, usadowił bezpiecznie w plecaku i ruszył z powrotem do domu. Nici z polowania na dziś. Wilczek był zbyt słaby. Trzeba było go jak najszybciej nakarmić, bo inaczej miał marne szanse na przeżycie. Po dotarciu do domu staruszek podał maluchowi mleko, które ten łapczywie połykał, po czym wspiął mu się na ramiona i słodko zasnął. No i cóż ja mam z tobą począć? Zastanawiał się staruszek. Przecież nie mogę cię tu zatrzymać, należysz do lasu, a nie do ludzi. No ale na razie, póki jesteś za słaby, by polować, zostaniesz tutaj. Dopiero jak nabierzesz sił, odniosę cię z powrotem do puszczy. Pogłaskał go jeszcze za uszkami i odłożył w kąt przy kominku na legowisku z własnej kurtki. Mężczyzna niemal natychmiast przywiązał się do wilka i nazwał go Kruk. Kolor jego sierści był naprawdę ciemny. Od tego czasu minął rok.
Kruk nabrał sił i wyrósł na pięknego, rosłego wilka. Dziadek kochał go całym sercem, ale rozumiał, że miejsce dzikich wilków nie jest przy ludziach. Wiele razy próbował odstawić go do lasu, ale za każdym razem kruk wracał do swojego pana i ani mu się śniło zostawać bez niego w ciemnej puszczy. O tak, wtedy kruk był już ogromny i przerażający. W końcu był prawdziwym wilkiem, więc robił wrażenie, ale tak naprawdę zachowaniem bardziej przypominał psa. Był doskonałym stróżem, pilnował podwórka, cieszył się jak szczeniak, kiedy jego opiekun wracał do domu, a nawet nauczył się aportować. Zwierzak nigdy nie był w stosunku do ludzi agresywny, biegał wolno, gdzie i kiedy tylko chciał, bo dziadek nigdy go nie przywiązywał, jak robiła to ze swoimi psami większość gospodarzy z okolicznych wiosek, którzy nie byli zresztą tym faktem pocieszeni, bo właściwie nikt oprócz dziadka nie znał wilka tak dobrze jak on. Ludzie bali się, że w każdej chwili może zaatakować, jeśli nie ich, to ich dzieci, kury albo króliki. Któregoś razu do drzwi staruszka zapukał policjant. Okazało się, że ludzie na niego donieśli, bo trzyma w domu dzikiego wilka. Zrobili to po tym, jak z ich gospodarstw zaczęły znikać zwierzęta i wszyscy automatycznie uznali, że zabijać musi kruk, no bo kto inny? W końcu to był jedyny zdolny do tego zwierzak w całej okolicy, a więc wszystkie oskarżenia z automatu spadły na niego. Mężczyzna starał się jak mógł, by przekonać funkcjonariusza i sąsiadów, że jego wilk nigdy nie zrobiłby niczego podobnego, że to musi być pomyłka, ale ludzie byli nieustępliwi. Wyraźnie chcieli pozbyć się kruka. Policjant zasugerował, że może staruszek powinien trzymać go na łańcuchu, to przynajmniej sąsiedzi go nie zastrzelą. Ale dziadek nie miał pojęcia, jak niby miałby uwiązać dzikiego wilka i za co, skoro nigdy nie okazał wobec nikogo żadnych oznak agresji. Po długiej dyskusji wrócił do domu i godzinami głaskał kruka, który raz po raz podnosił łeb i patrzył na przyjaciela tymi tęsknymi, psimi oczami martwiącymi się o swój los. Dziadek za nic nie chciał narażać kruka na śmierć z rąk któregoś z sąsiadów. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby chyba zostawienie go daleko, daleko w dzikiej puszczy, gdzie już nikt nie chodzi. Wilk wróciłby do swojego naturalnego środowiska, ale przecież nieraz już próbował to zrobić i za każdym razem wilk wracał do domu zaledwie po kilku dniach. W końcu dziadek podjął decyzję, wziął obroże, założył ją krukowi wokół szyi, wbił kołek głęboko w ziemię, zaczepił na nim gruby, ciężki łańcuch i choć robił to w poczuciu ogromnej winy i żalu, to kiedy zawołał wilka do nogi, zatrzasnął łańcuch tuż przy jego obroży. Przez kilka kolejnych godzin kruk próbował wydostać się z niewoli, szarpał się i rzucał nieporadnie, zawijał w łańcuch, który dziadek raz po raz musiał mu odwiązywać. Wilk patrzył mu w oczy z tęsknotą i nadzieją, nie mając pojęcia, dlaczego przyjaciel zrobił mu coś takiego, dlaczego go uwiązał i zabrał mu wolność. W końcu zrezygnowany padł na ziemię, po czym stracił wszelką chęć do życia. Kiedy staruszek wyciągał rękę, by go pogłaskać, ten ostentacyjnie odwracał od niego swój łeb. Nie chciał na niego nawet patrzeć, a w nocy wył godzinami tak głośno i przeciągle, że słysząc to mężczyźnie pękało serce, a sąsiedzi zaczęli oczywiście składać skargi na policję o to jego wycie. Bo w takich warunkach nie dało się ani spać, ani żyć. Kruk słabł z dnia na dzień. Nie pił i nic nie chciał jeść. Leżał zrezygnowany plackiem na gołej ziemi. Staruszek dawał za wygraną, nie mógł już znieść patrzenia na rozpacz swojego ukochanego pupilka. Pewnego dnia podszedł do kruka, spojrzał mu w oczy i powiedział: „Uciekaj stąd jak najdalej i nigdy nie wracaj”.
po czym zdjął mu uprząż, a kruk wyrwał do lasu, jakby nigdy wcześniej lasu nie widział. A kiedy tak pędził przed siebie, nawet na chwilę się nie zatrzymał, ani nie obejrzał za swoim przyjacielem, z którym spędził wiele lat swojego życia. Po miesiącu staruszek codziennie zapuszczał się do puszczy z nadzieją, że chociaż zobaczy znajomy wilczy łeb, ale kruk już nigdy nie pojawił się w tych okolicach. Dziadek myślał, że musiał się na niego piekielnie obrazić za to, że go uwiązał, albo po prostu nie poradził sobie w dzikiej puszczy, bo był przecież udomowiony. Życie w dziczy to nie przelewki. Swoją drogą kurczaki w całej wiosce nadal znikały z kurników, co tylko potwierdzało zapewnienia, że kruk nie miał z tym nic wspólnego. Niedługo później zaś sąsiedzi zauważyli w okolicy dzikie lisy i dopiero wtedy zrozumieli, że to pewnie one przez ten cały czas polowały na ich inwentarz, ale cóż, było już stanowczo za późno. Kruk nigdy do domu nie wrócił. Minęło kilka lat. Puszczę przykryła gruba warstwa śniegu. Dziadkowi urodziła się właśnie wnuczka, a jej rodzice mieszkali w wiosce kilka kilometrów dalej. Staruszek postanowił więc ich odwiedzić. W tym celu założył narty. Mógł oczywiście iść piechotą, ale na nartach znacznie szybciej pokona ten dystans, pomyślał, no a poza tym znał te lasy jak własną kieszeń. Z całej tej ekscytacji zasiedział się u dzieci, a kiedy przyszedł najwyższy czas, by się zbierać, słońce chyliło się ku zachodowi. To jednak nie było dla dziadka żadnym problemem. Był pewien swoich umiejętności i nie sądził, że spacer o zmierzchu sprawi mu jakąkolwiek trudność, ale tym razem ten mądry człowiek bardzo się mylił. Puszcza wieczorem wygląda zupełnie inaczej, a to, co widać na drodze gołym okiem w ciągu dnia, w nocy może z łatwością umknąć ludzkiemu oku. W pewnym momencie dziadek nie zauważył wystającego z ziemi pieńka ukrytego w śniegu. Uderzył w niego z całej siły, stracił równowagę i upadł. A kiedy próbował wstać, zrozumiał, że złamał nogę i nie ma szans, że doczołga się do domu o własnych siłach. Wyjął strzelbę i oddał kilka strzałów w powietrze z nadzieją, że ktoś z wioski go usłyszy i przyjdzie mu na pomoc. Nagle starzec usłyszał w krzakach szamotaninę. Po chwili coś warknęło. Odwrócił głowę w stronę, z której dochodziły dźwięki i zamarł, kiedy zobaczył, jak w jego stronę zbliża się wielki wilk. Bezbronny mężczyzna był przerażony na widok wilczych kłów. Był już gotowy czołgać się w śniegu. Zamknął oczy w przerażeniu i przygotowywał na najgorsze, ale minęło kilka minut, a bestia nadal nie atakowała. Staruszek otworzył oczy, a wokół już go nie było, cokolwiek to w ogóle było. Mężczyzna krzyczał, wołając o pomoc, ale nikt nie miał nawet szansy go usłyszeć pośrodku puszczy w środku nocy. Kiedy był już kompletnie wykończony i zaczął zamarzać na grubej warstwie śniegu, usłyszał wołania ludzi, którzy spieszyli mu na pomoc. Niedługo później pojawiło się kilku sąsiadów i policjant, którzy zbudowali prowizoryczne nosze i zanieśli go do wioski, a później przewieziono go do szpitala. Przez cały ten czas dziadek był pewien, że pomoc nadeszła na czas, bo ktoś usłyszał wystrzały. Och, jak bardzo się zdziwił, kiedy policjant opowiedział mu, że to kruk pojawił się pod jego płotem. Drapał o deski, piszczał i jęczał, jakby wołał, żeby mężczyzna za nim biegł. Dlatego bez chwili zastanowienia policjant zebrał kilku ludzi i poszli w puszczę, krok w krok za wilkiem. To kruk ich do niego przyprowadził, a więc ta dzika bestia, którą staruszek wcześniej tak okropnie upokorzył, zakładając na szyję ciężki łańcuch, nie mogąc przecież wiedzieć, że staruszek zrobił to, by uratować mu życie, zapamiętał tylko to, co dobrego spotkało go z rąk człowieka, że uratował mu życie, karmił i właśnie za to mu się odwdzięczył, ratując życie jemu samemu. Co ciekawe, wilk wcale nie bał się wrócić do wioski, pobiec prosto pod bramę policjanta i zaprowadzić go do staruszka. Tym czynem udowodnił, że nawet dzikie zwierzęta są zdolne
zdolny odczuwać wdzięczność i odpłacić pięknym za nadobne. Jeśli podobała Ci się dzisiejsza historia, zostaw lajka, komentarz i kliknij film, który pojawił się na końcu. Udostępnij link na Facebooku, to pomaga nam się rozwijać. Dzięki i pozdrawiam.